Cześć dzieci. Chciałbym pokazać dzisiaj gitarkę Dean Dimebonics. Na razie tutaj troszkę pojeżdżę kamerą po moim skromniutkim sklepiku. Trudno poznać, że można sprzedawać, że mogę sprzedawać coś takiego. Pokażę wam tutaj wszystkie te rysuneczki, jakie mają. SH-13 Dimebacker przy gryfie Mostek Fedros. Takie śmieszne gałeczki wydobione śrubokrętem raczej. Też był Dimebaga, był pomysł. No po prostu gitarka elegancka. Razem z tą gitarką dostajemy futerał. Oczywiście logo Dina musi być, bo inaczej będzie syf. Niewiele widać oczywiście, bo to czarne jest, ale jest futerał solidny. Można kopać. Jeszcze wam pokażę z tyłu gitarkę, jak wygląda. Oczywiście konstrukcja, gryf wklejany w korpus. Ciężko to zauważyć, ale tak jest prawda, ludzie. Teraz wam pokażę, jak to brzmi na takim wzmacniaczu i kolumnie Laboga na V30. Będzie miazga, trudno się więcej po prostu rozgadywać. Posłuchajcie sami w drugiej części.